Lodowisko toruńskiego Tortoru, witamy serdecznie, teoretycznie i praktycznie również. Druga kolejka Mistrzostw Polski w rozgrywkach pierwszej ligi hokeja, niższa klasa rozgrywkowa, oczywiście z udziałem toruńskiej Nesty. No ale właśnie, druga kolejka, z tym, że szósty już mecz dla hokeistów toruńskich, dlatego że awansem wcześniej rozgrywali mecze z ekipami Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Sosnowca, pierwszą i drugą drużyną. A tutaj w drugiej kolejce, tej terminarzowej, takiej planowej, rywalem Torunian jest ekipa Zagłębia Sosnowiec. Powracający do rozgrywek hokejowych Sosnowiec pod marką Zagłębie. Po roku nieobecności, no, wiele klubów przechodzi i przechodziło trudności organizacyjne, trudności finansowe, między innymi Sosnowieckie Zagłębie, stąd ta przerwa, ale mocne postanowienie powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej tej drużyny, drużyny występującej na Tortorze w czerwonych strojach. Jesteśmy na początku ostatniej trzeciej tercji spotkania. Na razie trzeba powiedzieć, że mecz bardzo taki uważny, taktyczny, jak na pierwszą ligę, i tylko jedna jedyna bramka, no ale strzelona, co ważne, dla gospodarzy w 24 minucie przez Piotra Winiarskiego. Toruńska Nesta prowadzi tak więc z Zagłębiem Sosnowiec w 42 minucie spotkania 1-0. Jedna jedyna bramka Piotra Winiarskiego. No, tak nam się złożyło, że tutaj akurat sędzia po raz drugi w krótkim czasie na początku trzeciej tercji wznawia grę dokładnie ze środka lodowiska. No a już mówiłem o tym, że wcześniej drużyna toruńskiej Nesty rozegrała w lidze mecze ligowe z ekipami Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu z pierwszą i drugą drużyną. To cały czas nieoficjalne nasze takie reprezentacje młodzieżowe do lat 20 i 18. Oczywiście to najmłodsze pokolenie, najbardziej uzdolnieni, uczący się w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu grają właśnie w tych drużynach, chociaż niektóre kluby swoich najbardziej utalentowanych wychowanków, co trenerzy potwierdzają, nie wysyłają, wolą zatrzymać w swoich klubach i tam występują w pierwszych drużynach, nawet ekstraligowych. No ale wracamy na lodowisko Tortoru. Przypomnę, rozpoczynamy trzecią tercję spotkania, rozpoczyna się nowy sezon i nowe nadzieje. W poprzednim toruńskim hokeistom nie udało się awansować do ekstraklasy. Ta przygoda zakończyła się na półfinałach pierwszej ligi dosyć niespodziewanie, po porażkach z Orlikiem Opole. Awansował naprzód Janów, ale Orlik Opole również zebrał się organizacyjnie i finansowo i zgłoszony został do rozgrywek ekstraligowych. Tak więc w obecnej pierwszej lidze zgłoszonych 8 zespołów. Toruńska Nesta po 4 zwycięstwach była na czele tabeli. No jest w zasadzie cały czas, ale tak jak to było do tej pory, w rozgrywkach pierwszoligowych drużyny grają systemem sobota-niedziela. Wyjazd jest na cały weekend. 2 mecze przy okazji, od razu 2 kolejki załatwione, powiedzmy, za jednym zamachem. No i my oglądamy drugie spotkanie na Tortorze. To wcześniejsze, niestety przegrane przez toruński zespół z Zagłębiem 4-5. Tam było już 5-1 dla Zagłębia, a udało się doprowadzić do rezultatu 5-4. No, ambitna postawa w końcówce, gra nawet w przewadze, ale nie udało się doprowadzić do remisu i chociażby zdobycia jednego punktu po dogrywce przez toruńskich hokeistów. Pierwsza porażka w 5. meczu z kolei, a teraz no, będzie piękna akcja indywidualna. Objechał całą obronę i wymanewrował tutaj toruńskiego bramkarza Michała Plaskiewicza z numerem 9. Łukasz Zachariasz, środkowy napastnik, kapitan drużyny Zagłębia Sosnowiec, środkowy pierwszego ataku. Łukasz Zachariasz, no można tę akcję oglądać w nieskończoność. Indywidualna akcja, przejechał pół lodowiska, położył na lodzie Michała Plaskiewicza i do pustej bramki
wrzucił już z dużą łatwością krążek, tak więc w 24 minucie gol Piotra Winiarskiego. Prowadzenie Torunian utrzymywało się w tym spotkaniu do minuty 44. Teraz 16 minut jeszcze i 10 sekund do zakończenia trzeciej tercji. 1-1 mówię do zakończenia trzeciej tercji, ponieważ przy rezultacie remisowym oczywiście byłaby dogrywka, to nie byłby jeszcze koniec meczu. No ale Zagłębie jak na pierwsze ligowe rozgrywki zmontowało całkiem naprawdę solidny skład i Torunianie, którzy no teoretycznie mogli być tutaj głównym faworytem do awansu, patrząc na skład Zagłębia, który przyjechał do Torunia w pełnym 22-osobowym składzie z pełnymi czterema piątkami. Naprawdę Zagłębie prezentuje się bardzo solidnie i no ta ekipa wydaje się być również po tym, co pokazuje w drugim z kolei spotkaniu na Tortorze, jednak chyba głównym faworytem do awansu do Ekstraligi, tak jak to było rok temu w przypadku Naprzodu Janów. A więc no, zobaczymy, jak sytuacja w rozgrywkach będzie się układać. Oczywiście nie można już na starcie odbierać szans toruńskiej drużynie. To jest wciąż młoda ekipa. Przede wszystkim popatrzmy tutaj. No, akcja indywidualna teraz. Świetna. Daniel Minge. No, odwdzięcza się za tą indywidualną akcję przed chwilą Łukaszowi Zachariaszowi, tak oczywiście w cudzysłowiu, bo teraz on pokazuje naprawdę świetną jazdę na łyżwach i tutaj wyczucie, puścił krążek między parkanami bramkarza gości i Bartłomiej Nowak pokonany. Tak więc dokładnie 15 minut do zakończenia tego spotkania i toruńska Nesta odzyskuje prowadzenie w tym meczu. Jest 2-1, a więc Piotr Winiarski, Daniel Minge dla toruńskiej Nesty, Łukasz Zachariasz dla drużyny Zagłębia Sosnowiec. Dokładnie 45. minuta meczu. No i też bardzo ładna akcja Daniela Minge, który na rok pożegnał się z toruńskim klubem. W poprzednim sezonie występował w Orliku Opole, ale wrócił do Torunia. No na pewno, no powiedzmy sobie pół żartem, pół serio, takie nazwisko zobowiązuje jednak do tego, żeby grać w Toruniu. Jeśli jest klub, jeśli jest drużyna, no to oczywiście jak najbardziej liczymy na tak utalentowanych wychowanków na pewno i kontynuujących rodzinne tradycje, jak na przykład Daniel Minge, żeby no, tacy zawodnicy występowali jednak w drużynie toruńskiej. No ale znowu remis. Przycisnęli tutaj goście. Bezpański krążek opanowany przez Mateusza Bernata. No nie zastanawiając się, huknął sklepy, jest 2-2, niespełna minuta, upłynęło 48 sekund, 49 dokładnie, 46 minuta spotkania i jest 2-2. No trzy bramki już obejrzeliśmy w trzeciej tercji. Mateusz Bernat. 46 minuta spotkania i jest 2-2. Ale może znowu Piotr Winiarski, znowu mocno huknął, starał się tutaj między parkanami Bartłomieja Nowaka umieścić krążek w siatce, ale się nie udało. Tak więc no wszystko wskazuje na to, wiele w tej trzeciej tercji, że jeszcze sporo emocji przed nami, do końca mnóstwo czasu w hokeju, ponad 14 minut, 14 minut i 4 sekundy. Możemy się spodziewać, że tutaj gospodarze jeszcze przycisną. Goście już na pewno zadowoleni po tym pierwszym sobotnim zwycięstwie 5-4 nad toruńską Nestą. No, myślę, że plan minimum wykonany, ale gospodarze liczą na własnym lodowisku na pewno na zwycięstwa. Tak więc no, kibice, którzy przyszli na to spotkanie,
liczą na to, że gospodarze będą tutaj cisnąć do końca. Obie ekipy tutaj kandydują głównie do finału rozgrywek pierwszej ligi 2014-2015 i na początek Sosnowiczanie mogą sobie tutaj wypracować niezłą przewagę, przynajmniej psychologiczną. Punktową jeszcze trudno powiedzieć, bo oni nie rozegrali meczów awansem z drużynami SMS-u, tak więc na koncie mają 3 punkciki zaliczone z pierwszego meczu na Tortorze. A poza tym w pierwszoligowych rozgrywkach, po tym jak wcześniejsze ekipy pierwszoligowe, no naprzód Janów awansował, Orlik Opole również zgłoszony do rozgrywek Polskiej Ligi Hokeja, do Ekstraligi. Tutaj oprócz dwóch zespołów Szkoły Mistrzostwa Sportowego, to już tradycyjnie od wielu, wielu sezonów Sosnowiec zgłasza te reprezentacje oglądane, Nesta Toruń i Zagłębie Sosnowiec, a także powracający, no to też może na Pomorzu tutaj cieszyć. Pokazywaliśmy Państwu również na antenie telewizji kablowej Petrus i zapraszamy na stronę petrus.pl, zakładka toruńskiego magazynu informacyjnego. Jeszcze raz www.petrus.pl pokazywaliśmy mecz towarzyski z okazji 90-lecia toruńskiego hokeja. Wygrany mecz 7-0 przez toruńską Nestę z Stoczniowcem Gdańsk, bo o tej drużynie mowa. Wspominałem podczas tamtego spotkania, że ekipa, jest kolejna bramka, krótko po tym jak Torunianie odzyskali komplet zawodników na lodowisku, no niestety ponownie bezpański krążek, Michał Plaskiewicz wyjechał poza pole bramkowe, to jest dokładnie 50. minuta tego spotkania, bramki się sypią w tej trzeciej tercji, mamy co oglądać, ale niestety padają dosyć często też dla Zagłębia Sosnowiec. Michał Stokłosa tym razem wpisuje się na listę strzelców. My możemy sobie obejrzeć jeszcze raz powtórkę, jak padła ta bramka. No znowu gdzieś tam ten krążek nieupilnowany. No jest 3-2 i w tym momencie na 10 minut do zakończenia spotkania. Przypomnę, zgodnie z terminarzem, według rozkładu jazdy druga kolejka pierwszej ligi hokeja, ale dla toruńskiej Nesty już 6. mecz po 4 rozegranych awansem z SMS-em pierwszym i drugim Sosnowiec. 5. mecz przegrany z Zagłębiem tutaj na Tortorze 4-5. No i to jest 6. mecz w tym sezonie, w którym na 10 minut niespełna do zakończenia spotkania toruńska Nesta no prowadziła tutaj 1-0. I 2-1, ale niestety po dwóch kolejnych bramkach dla gości, bramkach Mateusza Bernata i Michała Stokłosy, Zagłębie prowadzi 3-2. Goście są jednak jak najbardziej tutaj do ogrania. Też pokazywał ten pierwszy mecz, że goście potrafili osiągnąć wyraźną przewagę. Prowadzili 5-1, ale w końcówce spotkania wyraźnie opadli z sił. Byli zdecydowanie mocno naciskani przez gospodarzy. Teraz świetne wyłuskanie krążka przez Piotra Huzarskiego. To był Bartosz Pieniak. Pieniak jeszcze ciągle przed polem bramkowym. Tam przeszkadza bramkarzowi, ale zgodnie z przepisami nie wjechał w pole bramkowe toruński hokeista, nie zdołał jednak otrzymać krążka, a inne strzały niecelne, no i na 8,5 minuty do końca kolejna groźna akcja, będzie znowu poruszona toruńska bramka. Jeszcze 6,5 minuty tego ciekawego, szybkiego widowiska w trzeciej tercji zwłaszcza. Zdecydowanie najlepsza część meczu oglądana przez nas w trzeciej tercji. Jeszcze raz Piotr Winiarski, ładny zwód, przełożenie krążka na prawą stronę, strzał nieco jednak zablokowany przez Oskara Krawczyka, no i już sunie atak na toruńską bramkę. Tutaj solowy rajd próbował przekładać krążek między nogami Łukasz Rutkowski. Wprowadził tylko krążek do strefy obronnej toruńskiego zespołu i zjechał już na ławkę rezerwowych. Już inna piątka, już inne zestawienie Zagłębia wyjechało na lód i kolejna bramka Daniela Mingę. Ależ piękna akcja. No to jest mecz Daniela, zdecydowanie.
Nie ma się co tutaj zastanawiać. Objechał bramkę, huknął z podłokcia tak w długi róg. Świetnie, Daniel Minge, brawo. I odżywają nadzieję. Jest 3 do 3. To jest 55. minuta spotkania. Brawo, Daniel Minge. Naprawdę świetna akcja, świetna bramka. Jeszcze Torunianie nie oddali pola, jeszcze nie oddali tych 3 punktów na Tortorze. Jeszcze to jest możliwe. Grad bramek, 5 goli już obserwowaliśmy w trzeciej tercji na Tortorze. No i goście udowadniają, że mimo, że na pewno jak na pierwszoligowe warunki są bardzo solidnym zespołem, to są zespołem do ogrania, zespołem, który też popełnia błędy w obronie, któremu można strzelać bramki. Na pewno idealnie przymierzył Daniel Minge. No i będzie kara, będzie gra w przewadze. No tak troszeczkę to podobnie wygląda do tego spotkania rozegranego dzień wcześniej. Też goście w końcówce zaczęli się gubić, zaczęli faulować. Więcej sił zachowali hokeiści toruńskiej Nesty i oni mocno przyciskali w tych ostatnich minutach. Cudem nie padła bramka, kilka akcji naprawdę, no gdzie krążek naprawdę zadziwiał kibiców. Dlaczego nie lądował w bramce? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym spotkaniu, ale ponownie sytuacja się potwierdza. Jest kara dla gości. Strzał wypluwa krążek przed siebie Bartłomiej Nowak. Niepewnie. Tam nie doszli jednak do dobitki Łukasz Chrzanowski i Bartosz Pieniak. I będzie jeszcze jedna kara. Będzie jeszcze jedna kara, tym razem dla Marcina Kozłowskiego. Będzie gra 5-3. Olbrzymia szansa gospodarzy. Gospodarze cały czas, czy krążek zostanie wycofany na niebieską linię. Tak, i teraz będzie kolejna bomba. Nie udało się jednak zdobyć bramki Torunianom, grając 5-3 i 5-4. No i teraz znowu w komplecie. Nie ma spalonego. Będzie chyba jeszcze jedna szansa na strzelenie bramki. A kij Bartłomieja Nowaka za bramką. I teraz no, miał sporo szczęścia, że tutaj bez sprzętu zdołał wychwycić ten krążek. Bramkarz Zagłębia Sosnowiec. 2 minuty 21 sekund do końca trzeciej tercji. Wszystko na razie nam tutaj płynie w kierunku dogrywki w tym spotkaniu i drużyna gospodarzy, drużyna prowadzona przez Andrzeja Masewicza, prosi o 30 sekund przerwy. Ostatnie 2,5 minuty, wznowienie pod bramką Zagłębia Sosnowiec. No i niestety będziemy mieli wykluczenie strzelca 2 ostatnich bramek dla toruńskiej Nesty, Daniela Minge. Tak więc na niemal dokładnie 2 minuty do zakończenia tego spotkania w osłabieniu gospodarze. Tak więc 3 do 3, 2 minuty i 6 sekund do końca meczu, a 2 minuty gry w osłabieniu. No oczywiście mogą być inne kary, ale popatrzmy, od razu goście wygrywają to wznowienie i bramka Michała Plaskiewicza za chwilę może być mocno ostrzeliwana. Ostatnie 2 minuty właśnie się rozpoczynają. Goście w najsilniejszym zestawieniu na lodowisku. Na razie pierwszy strzał bardzo pewnie łapie wraka Michał Plaskiewicz. Przemieszał tutaj swoje piątki trener Mieczysław Nachuńko. No, bardzo doświadczony szkoleniowiec. Prowadzi odradzające się Zagłębie Sosnowiec. W składzie także jego syn Dominik Nachuńko w pierwszym ataku. A pod niebieską linią były hokeista TKH. No, ładnych parę sezonów minęło od momentu, kiedy
Piotra Cinalskiego z numerem 27. On teraz przy krążku oglądaliśmy w barwach toruńskiej drużyny. Oblężenie toruńskiej bramki jeszcze przez minutę, niespełna minutę. Znowu Cinalski zablokowany. Nie musiał interweniować Michał Plaskiewicz. Czy będzie 3-3, czy będzie dogrywka? Świetnie teraz po raz kolejny zablokował strzał Miłosz Litkę. Jeszcze jednak Sosnowiczanie, znowu strzał z daleka, tym razem pewnie Michał Plaskiewicz na bok, tam jest Miłosz Litkę. Natychmiast do krążka doskakuje Szymon Urbańczyk. Jeszcze jeden strzał, krążek za bramką Michała Plaskiewicza, może będzie kontratak, 1-1, sunie z krążkiem Łukasz Krzanowski, ach, nie, to nie był Łukasz Krzanowski, Michał Kalinowski oczywiście. No i ostatnie sekundy. Muszą być skoncentrowani gospodarze, bo za chwilę sędziowie mogą odgwizdać dogrywkę. Daniel Minge, jeszcze strzał z połowy lodowiska, ale mamy 3-3. No i wiadomo już, że któryś z zespołów zdobędzie 2 punkty, a któryś 1. Nie będzie drużyny, która wyjedzie z tego spotkania bez punktów. Rozpoczynamy dogrywkę w tym spotkaniu w tercjach 0-0, 1-0 dla toruńskiej Nesty i 3-2 dla Zagłębia Sosnowiec. Zakończył się ten mecz w 3 tercjach, ale oczywiście w hokeju nie ma remisów. No i dogrywka w tym spotkaniu 5-minutowa. Oczywiście przypominamy, że w dogrywce obie drużyny wystawiają po 4 zawodników, a nie po 5 na lodowisku. Trochę więcej miejsca, od razu rzucają się do ataku gospodarze. No i obowiązuje złoty gol. Kto strzela bramkę, mecz się kończy i ta drużyna wygrywa za 2 punkty. Drużyna, która po dogrywce przegrywa, zdobywa 1 punkt do ligowej tabeli. Tak więc, jak już wcześniej mówiłem, na pewno nie będzie tutaj drużyny, która w tym meczu punktu nie zdobędzie, ale gospodarze już wcześniej stracili w tym pierwszym meczu, można powiedzieć, 3 punkty, bo wygrana Zagłębia Sosnowiec 5-4. Tak więc tutaj co najmniej 1 punkt stracony w tym drugim spotkaniu również. Nie ma co mówić, trzeba się starać o zwycięstwo przynajmniej za 2 punkty. 3 minuty i 40 sekund do zakończenia dogrywki. Jeśli dogrywka nie przyniesie rezultatów, to wówczas oczywiście seria rzutów karnych. Już na początek sezonu na Tortorze spore emocje. Oczywiście te pierwsze spotkania z szkołami Mistrzostwa Sportowego. Uwaga, czy ten złoty gol już padnie teraz? Jeszcze tam walczy Piotr Kuzarski, jeszcze Miłosz Litkę. Obrona jak zwykle bardzo zdecydowana bramkarza, pozostałych zawodników. Czy sędziowie zdecydują o obustronnym wykluczeniu? Już tam jedzie Miłosz Litkę. Tak jest. Będzie obustronne wykluczenie i Oskar Krawczyk, i Miłosz Litkę odpoczywają. No to będziemy mieli jeszcze więcej miejsca na lodowisku. Gramy 3-3. I 3 minuty do zakończenia. Naprawdę nietypowa sytuacja, kiedy po 3 zawodników w każdej drużynie jest na lodowisku. Indywidualna akcja Michała Kalinowskiego, który w parze z Piotrem Huzarskim i z Jakubem Gimińskim pozostaje na lodzie. Już zmiana. Jacek Dzięgiel wyjeżdża na lodowisko, także obrońcy, pozostali zawodnicy się zmieniają, jak to wygląda. No ta dwójka ukarana powinna jeszcze wyjechać przed końcem dogrywki, chyba że będzie gol, bo teraz niebezpiecznie pod toruńską bramką, ale bez wsparcia tam znalazł się pod bramką Michała Plaskiewicza Jakub Jaskulski. No teraz jeden błąd, gdzie ta trójka się nie zrozumie i może być naprawdę groźnie. Ach, teraz strzelał po drugim słupku Łukasz Rutkowski.
Będzie próba jeszcze jednego strzału. Niesamowicie huknął Szymon Urbańczyk, ale ponownie niecelnie. Minuta 45 sekund do końca dogrywki, 26 sekund do końca kary. Miłosza Litkę i Szymona Urbańczyka. Teraz bardzo dobrze z środka lodowiska wstrzelił tam praktycznie do rękawicy krążek bramkarzowi gości Szymon Mądrowski. No i gra wznowiona, jest bramka, wypluty krążek po wznowieniu przez Bartłomieja Nowaka i osamotniony Daniel Minge, bohater chyba tego spotkania, trzeba powiedzieć. Tak, czy tutaj nie ma pomyłki, czy jednak kto tam był? No tak, hat-trick Daniela Minge, można powiedzieć, biorąc pod uwagę tę trzecią tercję i dogrywkę. Daniel Minge strzela złotą bramkę w dogrywce w spotkaniu z Zagłębiem Sosnowiec. No nie udało się tutaj zdobyć kompletu punktów ani jednej, ani drugiej drużynie. Taki podział 4-2, który na pewno bardzo satysfakcjonuje gości. 4 punkty zdobyte na Tortorze w Toruniu, 2 punkty. Brawo przede wszystkim za ambitną grę, również w tym pierwszym przegranym spotkaniu dla toruńskiej Nesty przy prowadzeniu gości 5-1. Torunianie walczyli, doprowadzili do 5-4. Tutaj też przegrywali już w trzeciej tercji 3-2. Ostatecznie wygrywają po dogrywce 4-3. Daniel, znalazłeś się w odpowiednim momencie, czasie i miejscu, żeby strzelić tą bramkę w dogrywce. Wszyscy się na pewno bardzo cieszymy, kibice. Na początku sezonu udało się pokonać Zagłębie Sosnowiec w tym drugim spotkaniu, ale oba mecze tak razem wzięte, to trzeba powiedzieć, że no Zagłębie tutaj powracające do rozgrywek ciężko będzie ograć w tym sezonie. Znaczy, na pewno jest to drużyna, która składa się i z młodych zawodników, i jest paru zawodników, którzy grało trochę w ekstraklasie za swojego czasu. No ale co, tak jak wczoraj, tak i dzisiaj siedzieliśmy cały czas u przeciwnika w tercji i tylko nas kontrowali. Dzisiaj staraliśmy się to wyeliminować. No i wyszło jak wyszło, jest wygrany mecz, z czego się bardzo cieszymy. Ty wracasz po roku z Opola do Torunia. Jakbyś tak w paru słowach mógł powiedzieć, jaka jest atmosfera, co sobie stawiacie, jaki cel tutaj na ten sezon, jak to w szatni wygląda? Znaczy, na pewno każdy z nas chce awansować do ekstraklasy, to jest nasz priorytet. No i będzie... Jednak nie ma owijania w bawełnę? No nie ma. Albo gramy o coś, albo w ogóle, prawda? No chcemy się dostać do tej ekstraklasy, na pewno zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Atmosfera w szatni jest bardzo dobra, także myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. To jest drużyna złożona wyłącznie z chłopaków z Torunia. Myślałeś kiedyś, że no, krótko mówiąc, przyjdą takie czasy, jak to teraz przyjmujesz, jak to już faktycznie tak właśnie wygląda? Na pewno, znaczy to różnie bywa, tak jak jest w sporcie, że i są zagraniczni, ale bardzo się cieszę z tego, że są młodzi chłopacy, że przede wszystkim grają, a nie tak jak w innych klubach, że po prostu człowiek idzie grać, trener jest z Czech Słowak, a nasi młodzi siedzą na ławce, tak, a ci starsi grają i nie mają szansy wyjść, młodzież polska. Z tego się bardzo cieszę, że właśnie nasi młodzi zawodnicy mogą grać i się pokazać na lodzie. No i Daniel, ostatnia taka sprawa, no nie chciałbym niczego tutaj wymuszać, ale tak jak to było w tym pierwszym spotkaniu z Zagłębiem Sosnowiec, jak doprowadziliście do stanu 4-5, a było 5-1, dzisiaj też udało się wyprowadzić drużynę do zwycięstwa, a przegrywaliście w trzeciej tercji. Kibice chcą oglądać ambitną drużynę, swoich chłopaków ambitną drużynę, no jakby tak mogło być, powiedzmy zawsze, jeszcze przy okazji 3 punkty, to byłoby naprawdę fajnie. No dokładnie, no w trzeciej tercji trochę zmieniliśmy taktykę, bardziej szliśmy agresywnie, zdecydowanie i to było widać w końcówce meczu, ale mecz się gra 60 minut, a nie 10 minut. No i tak jak mówię wcześniej, że staraliśmy się wyeliminować te błędy i udało nam się wygrać dzisiaj.